Dzień dobry, witam. Krzysztof Sylwanowicz. Muszę powiedzieć, że chciałem spróbować asemblacji, czyli wszystkich składników filmiku normalnego, dobrego, wszystkich naraz. Więc w związku z tym przedstawienie się. Powitanie, przedstawienie się, wpatrywanie się w obiektyw, aby utrzymać kontakt wzrokowy ze słuchaczkami też, no może można mieć nadzieję, ale myślę, że żadna słuchaczka się nie wpatruje w zdjęcia, tylko raczej korzysta z powietrza i chodzi po całym mieście, gdzie tylko może, jak najdalej. I dla jak najlepszej zabawy. Nie tylko zabawy, bo i z obowiązku, ale przyjemnie chodzić i przyjemnie oddychać. Oczywiście jak się chodzi ulicami, to się nie mówi cały czas, więc w związku z tym telefon jest czasami pomocny, kiedy się człowiek zatrzymuje na chwilę. Ale tak jak nie można prowadzić, rozmawiając przez komórkę, tak samo idąc, też nie powinno się móc rozmawiać przez komórkę, ponieważ można na kogoś wpaść, zapatrzyć się. Nie można SMS-ować idąc, można na kogoś wpaść. Tak sobie siedzę i wymyślam głupoty. Ale muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony, bo tak dziwnie się to kształtuje. Taka piosenka była kiedyś, Wesołe jest życie, staruszka, i no może nie jest ono takie, jak się wydaje, ta wesołość jest zupełnie inna, natomiast no można się do tego przyzwyczaić, że jak gdyby wszystko dobre już było, można wspominać. Sąsiad się protestuje przeciwko temu, co mówię. Można wspominać to, co było dobre. No, muszę powiedzieć, że kilka takich rzeczy bardzo przyjemnych w życiu przeżyłem. Przeżyłem rzeczy, o których nie chcę wspominać i nie mogę wspominać, ponieważ są one intymne i one wszystkie były przyjemne. Właśnie, te intymne rzeczy były przyjemne. Natomiast również takie rzeczy, o których mogę wspomnieć, przyjemne były. Uwielbiałem swoją pracę, uwielbiałem swój zawód, uwielbiałem swoje zajęcia umysłowe. Uwielbiałem być tym, kim byłem, czyli poświęcić umysł, zaangażować umysł w nauki ścisłe, poznawać je, kojarzyć fakty i planować, pomarzyć o układać plany. No, takie rzeczy, których teraz nie mogę zrobić, czyli o pisaniu takich programów, które chciałbym widzieć, przy których chciałbym pracować. Oczywiście takie programy zostały napisane, o jakich marzę, ponieważ zawsze przy każdej czynności, jaką przeżywam w życiu, zdaję sobie sprawę z tego, że jestem jednostką w ogromnej rzeszy ludzi, którzy marzą o tym samym co ja, którzy są tacy sami jak ja, którzy żyją w tej samej cywilizacji jak co ja, oglądają te same rzeczy i doświadczają tych samych rzeczy. Więc w związku z tym na pewno część z nich była w stanie wykonać te rzeczy, o których ja marzę. Nawet mi się ich nie chce dzisiaj szukać i to jest właśnie ta wesołość życia staruszka, ale że już jak gdyby wspominanie jest przyjemniejsze od tego, o czym się marzyło. Można było marzyć o różnych rzeczach, a czasami o niektórych rzeczach, o których się marzyłem, się spełniały, natomiast te, które się nie spełniły, to już teraz nie chce mi się o nich marzyć. I to jest właśnie ta wesołość, że nie chce mi się marzyć.
No, nawet nie mówię o tym, że masz o takich rzeczach, które jak gdyby nie niosły ze sobą jakichś kłopotów, dodatkowych konfliktów. Nie marzę o konfliktach, nie marzę o zmaganiach, więc w związku z tym nie marzę. Nie chce mi się marzyć. Dobrze jest marzyć. Przez całe życie było bardzo dobrze marzyć i bardzo przyjemnie marzyć. Bardzo dobrze było dążyć do realizacji swoich marzeń. To było przyjemne w życiu i to teraz wspominam. Wspominam dążenia do swoich marzeń. To miałem marzenia, dążyłem do marzeń i teraz wspominam o tym i jestem zadowolony, że mam o czym wspominać. Ciągle jeszcze rwie się do tego, żeby jeszcze się wysilić i spróbować którejś z marzeń zrealizować, ale jak gdyby to nie jest konieczne, bo siły są na tyle ograniczone, że bez pomocy czy bez współpracy no nie uda mi się zrealizować moich marzeń, a jak gdyby cudze marzenia, no to zachęcam tylko do tego, żeby z całej siły je realizować. Każdy oczywiście na miarę swoich możliwości i przy swoich zawahaniach i przy swoich wycofaniach się, ale jednak podejmować wysiłki, marzyć, 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 realizować w miarę możliwości, potem będzie co wspominać z przyjemnością o tym, o czym się marzyło i co się na pewno zrealizowało. Bo kiedyś w końcu się zrealizuje. Cały świat jest taki, że jest zrealizowany. Może nie taki, jak się dzisiaj marzy, ale kiedyś ktoś kiedyś o nim marzył. W takim świecie. Jego marzenia się zrealizowały, a i nasze marzenia też się zrealizowały. Moje marzenia się zrealizowały w takiej mierze, w jakim mogły się zrealizować. W większej mierze nie można było ich zrealizować. Przestrzeń możliwości. Nieskończona, ale ograniczona.